Witam, z tej strony Mariusz. Do tego nagrania zaprosiłem Martę, która jest trenerką personalną i dużo bardziej zna się na tym treningu, który Ci pokażę, czyli na treningu pupy i pośladków. Niestety, będąc mężczyzną, za dużo tych partii nie trenuję, chociaż staram się, dlatego zaprosiłem specjalistkę od takich ćwiczeń, od takiego treningu i ona Wam to wszystko pokaże. Według mnie najważniejszą częścią ciała dla kobiet jest pupa, a także smukłe uda. Dlatego dzisiaj pokażę Wam podstawowe ćwiczenia na właśnie te dwie partie. Tak, by pupa była jędrna, do tego, aby wystawała, czyli jakby była wypukła. Pośladki, aby były uniesione do góry i uda, które będą smukłe i do tego nogi będą wydawały się dłuższe i zgrabniejsze. A więc zaczynamy. Zaczniemy od 5-minutowej rozgrzewki, tak by rozgrzać trochę ciało i aby mięśnie były gotowe do działania. Zaczynamy od rozciągania, tak by wykorzystać ruchomość naszych stawów i aby ruch był dokładny. Robimy wykrok podstawowy, schodzimy w dół, stopy w linii ciała i rozciągamy sobie kolano do strony prawej. Trzymamy przez parę sekund, zmieniamy nogę. Drugim ćwiczeniem rozgrzewkowym będzie przysiad podstawowy. Ma być on dynamiczny, schodząc coraz niżej. Brzuch napięty, odcinek lędźwiowy unieruchomiony. Łopatki ściągnięte i robimy 10 powtórzeń. Teraz robimy rozciąganie stóp, czyli ruszamy sobie, robimy kółka. Następnie kolana, zataczamy kółka. I robimy 5 z 5 pupy. Teraz możemy przejść do ćwiczeń właściwych. Pierwszym ćwiczeniem będzie właśnie przysiad. Jest to przysiad podstawowy, tak, który działa bardzo fajnie na pupę, a także na dwugłowy uda. Stajemy w lekkim rozkroku i staramy się zrobić przysiad, wychodząc z zestawu biodrowego. Tak, czyli nie wypychamy kolan do przodu, nie wypychamy też nóg, jedynie pupę, a kolana mają nie wychodzić poza linię stóp. Oczywiście, jeżeli ktoś jest mało rozciągnięty, wtedy te kolana no, mogą wyjść, tak? To jest, zależy od tego, jak to jest rozciągnięte. Staramy się zejść jak najniżej, jest to przysiad pełny. Możemy spiąć na samym końcu już pupę, żeby jeszcze ten ruch był pełniejszy. Dobrze. Kolejnym przysiadem jest przysiad sumo, czyli przysiad szeroki. Jest to ćwiczenie, które fajnie działa na przywodziciele, tak? Czyli tutaj wysmukla nam tą wewnętrzną część ud. I tak samo. Schodzimy jak najniżej się da. Pamiętamy, żeby nie wychylać klatki do przodu. Kolejne dwa ćwiczenia to będą wykroki. Wykroki w przód i wykroki w tył, w miejscu. Można też wykonać wykroki chodzone, jednak ja preferuję wykroki w miejscu. Zrobimy wykrok w przód. Teraz pokażę Wam dwa ćwiczenia na boczną partię nóg i pupę.
są to wymachy. I tutaj tak samo pamiętamy, aby ciało było w linii prostej. Stoimy stabilnie, plecy wyprostowane i robimy wymach. Nie chodzi o to, aby wymachiwać jak się da, tylko chodzi o to, aby wymach był lekki, ale na spiętej pupie, tak? Czyli ciągle właśnie spinamy pupę. I druga strona. Dobrze. I teraz pokażę Wam kolejne ćwiczenie na macie. Wypychamy nogę do góry. Pięty do góry, palce do dołu. Tak, i staramy się, tak jakbyśmy w coś uderzali. I druga noga. Dobrze. To są wszystkie ćwiczenia. Teraz ostatnia część, czyli ponowne rozciąganie. Czyli siadamy w lekkim rozkroku. Tak, i staramy się dotknąć palców. I trzymamy jak najdłużej. Łączymy nogi i robimy to samo. To tyle ode mnie. Życzę miłego ćwiczenia. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się u mnie dzieje, znaleźć jakieś fajne przepisy albo treningi, zapraszam na mojego Instagrama.